1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713. Otwieram 26. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Również administrację Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i pana wójta oraz jednostek podporządkowanych. Proponowany porządek, jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 25 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 25 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Punkt dziewiąty, dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Punkt dziesiąty, informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Punkt jedenasty, informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Punkt dwunasty, informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt trzynasty, informacja wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt czternasty, dyskusja. Punkt piętnasty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 26/129/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2030. Podpunkt drugi, uchwała nr 26/130/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. Podpunkt trzeci, uchwała nr 26/131/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule trzecim ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Punkt czwarty. Uchwała nr 26/132/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kujawsko-Pomorska Teleopieka realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpunkt piąty. Uchwała nr 26/133/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt 6. Uchwała nr 26/134/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku. Podpunkt 7. Uchwała nr 26/135/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Podpunkt 8. Uchwała nr 26/136/2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadkoplańskiego Parku Tysiąclecia. Podpunkt 9. Uchwała nr 26/137/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 10. Uchwała nr 26/138/2020 w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Podpunkt 11. Uchwała nr 26/139/2020 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 18. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy jest realizowany, otwarcie sesji. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa przewodniczących jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na 15 radnych, na dzisiejszej sesji jest 13 radnych, więc rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty.
Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Pawła Glasa. Czy przyjmuje pan? Tak. Dziękuję bardzo. Podpunkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich, odbytej w dniu 6 października 2020 roku. Stwierdzam, że punkt 1. Protokół z 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 8 stron maszynopisu i 5 załączników. Punkt 2. Protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt 3. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt 4. Protokół z 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, wniosku o przyjęcie protokołu z 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 25. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie między sesjami. Proszę bardzo. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na 25. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 6 października 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 25/128/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Kto z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt 8. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Tutaj właśnie ten program omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeżeli państwo radni mają jakieś pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo, pani Halino. Ja mam tylko taką uwagę. Ta uchwała będzie wisiała na stronie BIP-owskiej, to proszę poprawić literówki i punkt i paragraf 9, bo tam komuś coś się na zasadzie kopiuj wklej, bo to źle świadczy o nas, którzy przyjmujemy taką uchwałę w imieniu, jaką otrzymaliśmy. Dziękuję. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Ten punkt właśnie też mieliśmy materiały przygotowane. Jeżeli państwo radni mają jakieś pytania, a było to omówione na wspólnych komisjach Rady Gminy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Witku. Szanowni państwo, widzę, jest pani Marlena. Ja mam takie pytanie. W okresie teraz pandemii automatycznie dzieci są niedożywione, prawda? To znaczy środki macie częściowo zaoszczędzone. Rozumiem, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy państwo radni jeszcze mają jakieś pytania tutaj do tego punktu? Nie widzę, dziękuję. Punkt 10. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Ten punkt również został umówiony na wspólnych komisjach Rady Gminy. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego? Do tego punktu. Nie widzę, dziękuję.
Punkt 11. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Tutaj również materiały zostały przeanalizowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeżeli Państwo radni mają jakieś pytania, no ale tutaj właśnie nie mamy reprezentanta właśnie tutaj z Urzędu Pracy i nie widzę pytań, dziękuję. Punkt 12. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z dnia 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami, przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok. Za rok 2019 zostały złożone oświadczenia majątkowe wraz z załączonymi kserokopiami zeznań podatkowych PIT w ilości 14 kompletów w terminie do 31 maja 2020 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oświadczenia zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet oświadczeń został przesłany w dniu 8 lipca 2020 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Natomiast drugi egzemplarz znajduje się w dokumentach Urzędu Gminy. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. W analizowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości. Przechodzimy do punktu 13. Informacja wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Panie wójcie. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i ustawą będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego mogły złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 roku. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok złożyło 12 pracowników. Oświadczenia zostały złożone w terminie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Do każdego egzemplarza oświadczenia zostało dołączone ksero zeznania podatkowego PIT. Jeden komplet oświadczenia majątkowego za 2019 rok plus ksero PIT został przekazany pismem z dnia 8 lipca 2020 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Drugi komplet oświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. Z analizy złożonych oświadczeń wynika, że swej treści nie odbiegają od składanych oświadczeń w latach poprzednich. Ponadto informuję, że złożono jedno oświadczenie majątkowe w miesiącu marcu 2020 roku dotyczące zakończenia pracy na stanowisku kierownika Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, które zostało przesłane do Urzędu Skarbowego w Mogilnie pismem 00 nr 6/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku. Natomiast w dniu 22 lipca 2020 roku zostało złożone oświadczenie majątkowe rozpoczęcie pracy przez prezesa spółki komunalnej w Jeziorach Wielkich, które zostało przesłane do Urzędu Skarbowego pismem 00 nr 8/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Marino. Ja mam pytanie do Pana Wójta. Panie Wójcie. Tak. W Łódźnie obok cmentarza nie tak dawno stał kontener. Duża część osób była u mnie mi dziękować, chociaż ja powiedziałam, że to nie jest moja zasługa, tylko Pana Wójta. Tam do tego kontenera wkładano odzież, tekstylia. Dlaczego ten punkt był bardzo ważny dla osób? Stoją podobne kontenery koło przystanku, ale część mimo wszystko ludzi jest, no powiem, że czy wstydliwa, czy honorowa, nie chce tam wkładać, a podjeżdżając koło cmentarza, gdzie tam jest asfaltowy dojazd i podjeżdża na cmentarz i przy okazji wrzuca niepotrzebne odzież, buty i tym podobne rzeczy do tego kontenera, było fajnie oświetlone.
po co był również potrzebny, do czego jest również potrzebny i akurat tam w tym miejscu, oprócz tej wstydliwości ludzi, bo te niepotrzebne tekstylia z domu nie wrzucały się do worka czarnego, które obciążały nas, mieszkańców, jeśli chodzi o odpady, bo wiadomo, te z tego czarnego, niesegregowanego są droższe. No, wskutek trudno powiedzieć, czy interwencji, bo domyśleć się można różnych, został przeniesiony w inne miejsce. I znowu mam kolejki, bo tam mieszkam. Zrób coś, żeby było tam w tym samym miejscu, gdzie był. Zaznaczam, że to jest cały teren gminny. Ja sprawdzałam u pana Mirka Osowskiego, żeby sprawdził dokładnie na mapie, czy chociaż części granicy nie wchodzimy na czyjś teren. Okazało się, że nie. Że był do tej pory na terenie gminnym, teraz też jest na terenie gminnym, ale nie w tak dogodnym miejscu dla ludzi, którzy z tego korzystali. Muszę dodać, że niekoniecznie to byli ludzie z Wójcina, ale z terenu, powiedzmy, że gminy, ci, którzy korzystali, uczęszczali w jakieś tam materie na cmentarz. I mam przy okazji drugie pytanie. Na stronie Bipowskiej Urzędu są zarządzenia pana wójta. Jest kilka zarządzeń, to znaczy pod numerami kilku zarządzeń jest czysta kartka, nic nie ma. Czy to czekają na jakieś późniejsze? Trudno im powiedzieć. Później mam pytanie do pana prezesa, ale to może nie wiem, czy w tej części, czy późniejsze. Panie prezesie. To może do pana prezesa wolne wnioski, zapytania, jeśli można. Dobra, dziękuję. Pani radna, jeżeli chodzi o kontener, powiem tak. Kontener został przeniesiony 20, może 30 metrów dalej, odsunięty od cmentarza. Powiem pani, że rzeczywiście byłem zdziwiony, bo uzgodnienia były inne z tą firmą, która te kontenery stawiała. No, przy cmentarzu ten kontener troszeczkę nie wizerunkowo kiepsko wyglądał, że tak powiem. Ale ja, że tak powiem, no, nie zwracałem na to uwagi większej dopiero po interwencji księdza i kilku osób też mieszkańców, którzy mieli naprawdę byli troszeczkę zbulwersowani tym, że kontener stoi przy samym wejściu na cmentarz. On został odsunięty też na nasz grunt 20, może 30 metrów dalej, naprzeciwko pani posesji, w tym samym praktycznie miejscu, też oświetlonym. Więc jeżeli ktoś przyjedzie i będzie chciał wrzucić cokolwiek, tym bardziej to nie jest żadna wstydliwa rzecz, wrzucić używaną odzież czy buty czy cokolwiek, a wizerunkowo wygląda to dużo lepiej, jeżeli chodzi o sam cmentarz. Więc ja tu nie widzę żadnego problemu, część mieszkańców będzie na tym być może, że powinien stać przy cmentarzu, ale stoi przy obok cmentarza. Dla mnie wygląda, ja jestem zadowolony, dla mnie wygląda lepiej i że tak powiem obrazowo, wizerunkowo dokładnie zgadzam się z częścią mieszkańców, że w tym miejscu, w którym został zbudowany teraz, spełnia tą samą funkcję, nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o dostępność, a wygląda to lepiej. No, część osób ma zupełnie. No zawsze będzie, pani radna, zawsze będą osoby, którym coś się będzie podobało i osoby, którym coś się nie będzie podobało, no nie mamy na to wpływu. Ale uważam, że w tym miejscu nawet jest lepiej, bo jeżeli ktoś będzie na cmentarzu, to też może powiem, że tak przyglądać się komuś, kto wrzuca tam, jeżeli ktoś jest wstydliwy, wrzuca w parę kontenera. A tam, gdzie stoi, tam nikt nie zwraca na to uwagi. No widzi pan. A tym bardziej, że pani będzie miała nad tym nadzór, żeby ktoś nie zdemolował tego kontenera, więc myślę, że akurat lepiej by było. No nie uważam, że wśród ludzi są tacy, którzy by demolowali. A jeśli chodzi o wizerunek, no to ja wiem, jakie rzeczy z cmentarza znajdują się w moim ogródku i wcale nie tak bliskim, proszę pana. A wizerunkowo, wie pan co, od punktu siedzenia, tak? Też mówię, że każdy ma swój punkt widzenia, więc będzie kilka osób. I sugestia kilku osób zaważyła na tym, że możemy teraz więcej na przykład płacić. Zaświęcie. Dzięki bardzo. A odnośnie tych czystych numerów zarządzeń? Pana, na stronie Lipowskiej są zarządzenia i na przykład jest zarządzenie numer 60, pod którym nic nie widnieje. To zarządzenie to akurat najprawdopodobniej, mi jest trudno, bo nie pamiętam, ale jest to najprawdopodobniej zarządzenie dotyczące udzielania informacji, instrukcji spraw niejawnych. I to zarządzenie jest w tej chwili przesłane do akceptacji odpowiednich służb i po ich akceptacji będzie wniesione w BIP, a
nie może być jak gdyby wcześniej, nie możemy przesłać projektu. Kiedyś było można przesyłać projekty. Do akceptacji w tej chwili wysyła się tylko i wyłącznie już zarządzenie podpisane, dlatego jest ta luka. No na jeszcze starszych też jest kilka. No to na pewno jest ta sama. To na pewno jest ta sama sytuacja, że my czekamy za opinią odpowiednich instytucji, bo nie ma sensu, jeśli będą jakiekolwiek uwagi, żebyśmy wprowadzali później zmiany. Dlatego czekamy za tym, aż jakieś na pewno instytucje, któreś mają nam wydać opinię i wtedy wniesiemy, wprowadzimy to. No dobrze, bo widziałam starsze też jeszcze czyste. Wprawdzie, bo trudno. Ale sprawdzę, czego one dotyczą. To ta 60 to na pewno jest sprawnie ja. No to 57, 6 jeszcze trochę może. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Jurku. Ja mam takie pytanie w stosunku tutaj do Pani Marleny. Ostatnio na komisji zadałem pytanie odnośnie osób 65+. Mamy 9 okres pandemii, pandemia się nasila, także może Pani przedstawi jakąś propozycję pomocy osobom, może ile osób w ogóle na terenie gminy jest, ile wymaga pomocy, chociaż dostarczenie towarów, opieki, bo pytają się o infolinię, takiej nie ma. Telefon jest ogólnodostępny GOPS-u, tak? No, jeśli chcecie Państwo, to podam Wam infolinię. Jest porada psychologa. Właśnie. Także można by było z tego skorzystać oczywiście. Nie? Ale nic nie słyszę, Panie Jurku, może głośniej. Głośniej, Panie Jurku, bo ja nic nie słyszę. Pozwólcie Państwo, że sobie tutaj zdejmę tę maseczkę. Może nie zdejmę, ale obniżę. Chodzi mi o pomoc osobom 65+. Ile takich osób w ogóle jest na terenie gminy? Ile wymaga pomocy? Bo nie wszyscy po prostu są w stanie dotrzeć. Zaopatrzenie bieżące, lekarz, inne potrzeby w ogóle. Już odpowiadam na pytanie. Około 20 października Ministerstwo Pracy i Rodziny wprowadziło ogólnopolski program, w skrócie mówiąc, Wspieraj Seniora. I gmina Jeziora Wielkie przystąpiła do realizacji tego programu. Została wprowadzona taka ogólnopolska infolinia, o której, że tak powiem, codziennie, kilka razy dziennie mówią media. My również bodajże przed świętem zmarłych do wszystkich Państwa sołtysów wysłaliśmy informacje w formie SMS-a z prośbą też o rozpropagowanie wśród swoich mieszkańców tej informacji. W ślad za tym moi pracownicy tutaj po uzgodnieniach z sołtysami i właściwie takiej naszej wiedzy na temat pewnych osób, środowisk docierają codziennie z taką ulotką. Ja tu mam duży, taki większy plakat, ale my mamy takie małe ulotki przygotowane z informacją, że można uzyskać taką pomoc od nas teraz lub w przyszłości, dlatego że uważam, że wszystko jest przed nami. Najgorsza sytuacja jest jeszcze według mnie, według naszej oceny, przed nami. Jak to będzie wyglądało? Jeśli chodzi o to, że w przypadku takiej niedużej ilości osób będziemy to realizowali sami, czyli pracownicy w uzgodnieniach oczywiście telefonicznych, uzgodnieniach co do potrzeb, czyli krótko mówiąc, co jest potrzebne seniorowi, czy zakupy, czy leki, czy załatwienie jakichś spraw urzędowych, zapłacenie rachunków, będziemy to wykonywać. Jeśli okaże się, że jest to niewystarczające, to mamy do dyspozycji jeszcze naszą lokalną straż, mamy do dyspozycji Wojska Ochrony Terytorialnej, mamy możliwość zawarcia umów indywidualnych z osobami, które chciałyby, że tak powiem, zaangażować się w tą akcję, więc tak to będzie wyglądało. W tej chwili no nie chciałabym tutaj rzucać ilością, ale na dzień dzisiejszy
takich zdiagnozowanych środowisk i tak dalej, które otrzymały informacje o takiej możliwości, to myślę, że gdzieś 25 osób. My oczywiście jesteśmy włączeni w tą akcję ogólnopolską i poprzez nawet tą infolinię i numer telefonu też mamy jedno zgłoszenie, bo to się odbywa tak, że senior może zadzwonić pod numer tam 22 505 11 11 i natychmiast właściwie w ciągu, bo żeśmy to testowali, jak to działa, w ciągu 15 minut, bo mamy aplikację założoną, otrzymujemy informacje co do danych, numerów telefonów i tak dalej, bo to też jakby było realizowane w tej pierwszej części związanej z epidemią, żeśmy tam dostarczali, kilka przypadków było, jeżeli ktoś był w kwarantannie. Więc to tak wygląda na tą chwilę. Myślę, że damy radę, musimy dać radę. I tyle. Jeśli chodzi o ten program, to pan mówi 65+, tak dopowiem, że program jest 70+. Ale mogą być osoby młodsze, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to ośrodek ma podjąć decyzję, no znając oczywiście środowisko osoby i potrzeby. Możemy to robić również dla osób młodszych. Dziękuję uprzejmie. Celowo podałem 65, bo program 70+. Ale osoby, tutaj widzę niektóre, na terenie gminy 65 też wymagają. Wspomniała pani o straży pożarnej. Ja prosiłem tutaj na ostatniej komisji pana, który zajmuje się strażą pożarną, prosiłem o statut straży pożarnej. No ale dziś jest sesja, miałem otrzymać, nie otrzymałem, nie wiem dlaczego. Jeśli można, panie przewodniczący, jest tutaj pan prezes. Panie Jurku, może później. Później? Na bieżąco. Jeśli można. Jeśli można, proszę bardzo. Jest kwestia statutu. Panie radny, pracownik, który zajmuje się między innymi strażą, jednostki są ochotnicze, są to organizacje pozarządowe i jeżeli radny czy ktokolwiek, czy jakaś inna osoba jest zainteresowana statutem, jak on wygląda, proszę zwrócić się do poszczególnych prezesów jednostek, bo tylko oni mogą to udostępnić. My nie mamy tego w swoich zasobach. Ale pani sekretarz, ja prosiłem o statut i ten pan powiedział, że jest. I prosiłem, żeby odwrotnie mi dostarczył. No niestety, no nie dostarczył. I na tym zakończam po prostu temat. Ale ja uważam, że nie możemy na tym zakończyć. Że statut ma każda jednostka, ale my nie jesteśmy w posiadaniu tego statutu jako Urząd Gminy i jeżeli pan chce go przejrzeć, zobaczyć, przeczytać, musi pan się z tą prośbą zwrócić do poszczególnych prezesów jednostek. Dobrze, pani sekretarz, ja się nie zwrócę z tego względu, że jest pracownik odpowiedzialny za to i prosiłbym, żeby te statuty... Może, nie może? Nie, bo my nie mamy tego w swoich zasobach. To jest tylko i wyłącznie dokument, ale koordynuje pracę po prostu poszczególnych jednostek. Ja nie widzę. No, ja no. A tym bardziej pani sekretarz, dzisiaj ustalamy tutaj wysokość wynagrodzeń strażaków. Naprawdę. To chciałabym panu wyjaśnić jeszcze, że pracownik rozmawiał z prezesami jednostek i prezesi jednostek stwierdzili, że nie mają obowiązku przekazać nam takiego statutu. Jeśli radny czy jaka inna osoba jest zainteresowana, proszę jeszcze raz wskazuję zwrócić się do prezesów jednostek. No, dziękuję uprzejmie. Odpowiedź mnie nie zadowala. Czy państwo radni jeszcze chcą zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przed punktem 15 projekty uchwał proponuję 10 minut przerwy. Całe uchwały, czy tylko ja, jeżeli ja przeczytam tytuł i to będzie wszystko. Dobrze, dziękuję bardzo.
Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 26/129/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2030. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 26/130/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 się wstrzymał radny. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 26/131/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 26/132/2020 w sprawie przyjęcia realizacji projektu pod nazwą Kujawsko-Pomorska Teleopieka realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 5. Uchwała nr 26/133/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Państwo radni, przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 9 radnych, 4 się jest przeciw. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała nr 26/134/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku. Państwo radni, tutaj ustalenia na komisjach. Prosiłbym o odczytanie tej uchwały. Momencik. Tutaj na ustaleniach na komisjach wspólnej, na wspólnej komisji Rady Gminy podjęliśmy stawkę za kwintal 50 zł. Czy państwo, tutaj są głosy, państwo radni proponują 48 zł. Kto jest za przyjęciem 48 zł za kwintal? Proszę o podniesienie ręki. Większość radnych jest za przyjęciem stawki 48 zł za kwintal. Czy pani skarbnik mogłaby przeczytać teraz zmienioną uchwałę? Tak. Uchwała nr 26/134/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku.
Na podstawie artykułu 18 ust. 1, artykułu 18 ust. 2 punkt 8, artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 333, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się na terenie gminy Jeziora Wielkie średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, Monitor Polski z dnia 20 października 2020 roku, pozycja 982, z kwoty 58,55 zł za kwintal do kwoty 48 zł za 1 kwintal. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni, przechodzimy do głosowania. Do. Tutaj jeszcze mi się pokazał, że pani nie zagłosowała. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 2 się wstrzymuje. Uchwała stawki opłaty. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 5 jest przeciw. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8. Uchwała nr 20
26 przez 136 przez 2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadbukleńskiego Parku Tysiąclecia. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 jest przeciw. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 9. Uchwała nr 26 przez 137 przez 2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Jeziora Wielkie. Przepraszam, jeśli można. Proszę bardzo, panie Jurku. Szanowni państwo, po prostu pan wójt powiedział, że bez zastanowienia podnosimy rękę między innymi nad ekwiwalentem dla strażaków. Jestem przeciwny temu. Jesteśmy za podwyższeniem ekwiwalentu z tego względu, że jako gmina inwestujemy w nowy sprzęt. Jeden samochód, drugi samochód, łódź, poszczególne wyposażenie. Niech ci strażacy, niech ta OSP działa. Także jesteśmy za podniesieniem stawek. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Państwo radni, przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 10. Uchwała nr 26 przez 138 przez 2020 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Państwo radni, przechodzimy do głosowania. 13 radnych jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 11. Uchwała nr 26 przez 139 przez 2020 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Państwo radni, przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 16. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, pani Halino. Była pani pierwsza jako... Byłam za powołaniem spółki. Mam nadzieję, że pokładane nadzieje spełnią się. Oddałam głos za powołaniem spółki, nie dlatego, że... Pani Halinko, można by do mikrofonu bliżej, bo nie słychać. W ogóle słabo obrady dzisiejsze słychać. Byłam za powołaniem spółki, dlatego, że to jest coś nowego i ja wierzę w ludzi. I głosowałam za powołaniem spółki, nie dlatego, że wnosił o to pan wójt, tylko dlatego, że uważałam, że to jest dobre posunięcie. Jeśli chodzi o ludzi, póki co mam do nich zaufanie. Mam pytanie, no to może od jeszcze od dobrej strony. Przed świętami Wszystkich Świętych w takim gorącym okresie zadzwoniłam do pana prezesa z prośbą, by swoimi siłami, czyli siłami jego pracowników, wykosił fragment drogi gminnej. I bardzo mu to dziękuję, chociaż to należy do jego obowiązków, ale zrobił to w ekspresowym terminie i bardzo dziękuję za podjęcie tego działania, bo no, zrobił to w ciągu
w bardzo krótkim czasie, mimo że na pewno miało tam napięty grafik. Teraz mam pytanie do pana prezesa, póki jestem. Na komisji pan wójt mówił, że będzie zatrudniony pracownik z kategorią C i tak dalej z biura pracy. Ja jestem dosyć często w biurze pracy i na stronie urzędu nie wisi podpisana jakakolwiek umowa na zatrudnienie człowieka bezrobotnego. A to takie pytanie do, jak to jest z tym człowiekiem, ewentualnie jakimkolwiek kandydatem. Chodzi mi o pozyskiwanie pieniędzy każdych, które są z zewnątrz. A teraz do pana wójta. Proszę pana, ja uważam się za człowieka zdroworozsądkowego. Staram się dbać o finanse gminy, choćby ten kontener. Jeśli włożylibyśmy tam tekstylia do kontenera, to tym samym nie wrzucimy do czarnych worków, tym samym jest, że tak powiem, tańszy odbiór, jeśli to tak można kolokwialnie nazwać, odbiór śmieci. I też nie głosuję, że tak powiem, bezmyślnie. Nad każdą uchwałą się zastanawiam i między komisją a sesją zdarza się wiele różnych rzeczy. Posiłkuję się opiniami wielu osób. Nie zawsze biorę je w 100% pod uwagę, ale staram się wysłuchiwać spojrzenia różnych innych osób i wtedy wypośrodkuję swoją opinię. Nie uważam, że jestem osobą wszechwiedzącą, ale staram się powiększać swój zasób wiadomości, korzystając z opinii różnych ludzi. Nikt mnie nie zmuszał być radną. Wiedziałam, z czym to się wiąże. Na komisji zastanawiałam się, co zrobić z ewentualnymi podwyżkami, jak zagłosować na ewentualne podwyżki podatków. Wiem, że nasza gmina wiele zyskała, jeśli chodzi na przykład o drogi, bardzo ważny element, ale w obecnym czasie, kiedy stan pandemii idzie w górę niebezpiecznie, kiedy gospodarka trochę siada, nie mówię tego ze słyszenia, ale z autopsji, kiedy pomoc państwa nie jest aż tak wielka, jak to się mówi w telewizji, kiedy wielu pracowników otrzymuje 80% wynagrodzenia, to uważam, że podwyżką w danym roku, chociaż jestem, uważam, że gdyby nie było takiej sytuacji, jaka jest obecnie, to powinniśmy zagłosować za. Ale zdarzyło się tak, jak zdarzyło się. Nie jest niczyją to winą i uważam, że nieludzkie byłoby, czy nieetyczne głosowanie w danej chwili za podwyżką. I dlatego taka była moja decyzja. Między komisją a sesją wiele osób wysłuchiwałam, wiele różnych aspektów brałam pod uwagę i dlatego taka moja decyzja. Nie jest to decyzja przeciwko panu, tylko taka, uważam, że zdroworozsądkowa. Tak, można panu za zasługę przypisać wiele dróg. Ja się cieszę, że ta droga w Ucinie na osiedle w końcu powstała. No ale z drugiej strony nikt pana nie zmuszał, żeby był pan wójtem. Wiedział pan, z czym to się wiąże. Póki co, na razie dziękujemy za to, co pan zrobił. I uważam, że należy się denerwować, bo to trochę dla kondycji dobrze robi. Tylko nie za dużo. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, czy pan prezes pierwszy odpowie na pytanie pani wójta? Nie, to była taka uwaga do pana wójta, takie podziękowanie. Pytanie dla pana, do pana prezesa. Jeśli pan chce, to może na siedząco do mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za miłe słowa, pani radna. A ta druga, to zapytanie nie ma jeszcze, nie wisi, bo nie jest umowa podpisana jeszcze z nikim, bo chcemy umowę podpisać od stycznia.
żeby zaoszczędzić też troszkę. I są prowadzone rozmowy, było trzy osoby przyszły z zapytaniami, no i ta jedna osoba chyba będzie wybrana, ale jeszcze się zastanawiamy, kto. Bo tam w urzędzie, przepraszam bardzo, nie jest tak, że idzie się i od ręki są pieniądze na kupce, tam też są jakieś takie preliminarze i tak dalej. Nie? Niekoniecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, proszę bardzo. Ja nie mówiłam, to nie było pytanie, to było takie stwierdzenie. A, stwierdzenie, dobrze. To proszę bardzo, Pani Urek. Jeśli można, Szanowni Państwo, po pierwsze mam takie pytanie, dlaczego system informacyjny tak gdzieś kiepsko działa? Czy po prostu, ja nie wiem, działa czy nie działa, bo co uchwała po prostu przerwa. Kto jest za to odpowiedzialny? Panie Jurku, no ale dobrze. Może przeciążenie o internetu. Jakie przeciążenie? Oby to było. Panie Prezesie, krótko zwięźle. Prosiłem, żeby Pan przybył na sesję. Nie zadałem pytania odnośnie podwyżki tutaj nieczystości w roku przyszłym. Jak daleko Państwo przygotowani jesteście do odbioru? Jak daleko jesteście Państwo przygotowani ze sprzętem do odbioru nieczystości jako spółka? To znaczy z dniem 1 stycznia, rozumiem z Pana wypowiedzi, możecie przystąpić do odbioru, tak? To znaczy przetargu nie będzie na odbiór nieczystości, Panie Wójcie, tak? Dobrze, dziękuję. Jestem wdzięczny za to, że przystąpiliście i będziecie to odbierać. Drugie pytanie. Tutaj przytoczę wypowiedź Pana Wójta na komisji. Składane są projekty poprzez spółkę. Gdzie i kiedy? Do jakich instytucji? Panie Radny, wykonywane są projekty na... Ja przepraszam, ja przytoczyłem Pana słowa. Aha. Panie Wójcie, może tutaj. Pan Maciej. To rozumiem w tym sensie, tak? Czy w ogóle do instytucji, jak Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Wojewody składacie projekty? Czy macie zamiar w ten sposób? Bo to dopiero jest okres działalności, ile? 6 miesięcy, 8 dni? Oprócz tego, no dobrze, ale niech w tym, rozumiem, jeśli chodzi o pozwolenie, Pan mówi w tym sensie teraz do WIOŚ-u, do Urzędu Marszałkowskiego i tak dalej. No, trzymam Pana za słowo, że z dniem 1 stycznia przyszłego roku ruszycie. Widzę sprzęt jako taki, teraz macie, jeśli chodzi o wykonanie, tam koleżanka wspomniała o poboczach, terminowo ładnie wykaszane są. Nie powiem, że nie, bo na skutek interwencji sołtysa czy obojętnie radnego Państwo to wykonujecie. Wdzięczny jestem za po prostu poprawę wody w ujęciu Kościeżki, która zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego no, została dopuszczona do użytkowania bez ograniczeń, bez przygotowań, bo tam walczyliśmy chyba, Panie Wójcie, 3 lata z tym. Oby po prostu ta jakość była na bieżąco. Między innymi Kościeżki, Jeziora Wielkie, Gaj. To jest priorytet. Z tego względu, że woda, zdrowie i życie człowieka jest najważniejsze. Życzę Panu powodzenia w tej działalności. No i spotkamy się po roku działalności. No miejmy nadzieję, że Pan przedstawi nam zakres, który Pan prac wykonał, który po prostu sprawa finansowa, aby zostanie przedstawiona w stosunku do działalności Pańskiej i wszystkich Pana pracowników spółki. Dziękuję uprzejmie.
Panie Pawle, proszę bardzo. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie, czy droga Jeziora Wielkie lub Stówek już jest oddana? Jeziora Wielkie lub Stówek nie oddana. Bo ja mam takie uwagi, jechał Pan tą drogą, te pobocza to są tak tam zrobione, strasznie ta droga jest wysoko podniesiona i bardzo wąskie są te pobocza, tam dwa samochody osobowe, a ciągnik ma bardzo ciężko. Dlaczego takie wąskie te pobocza są zrobione i są bardzo słabo utwardzone, ubite? Ja tam się mijałem teraz w zeszłym tygodniu ciągnikiem z przyczepą z samochodem i miałem problem, bo tam po prostu jest strach zjechać na to pobocze. Powiem może tak. Panie Wójcie, można do mikrofonu? W niektórych miejscach pas drogowy gminny ma 2,90. A my zrobiliśmy drogę 3-metrową, więc... Nie, nie, tylko mi chodzi o jedną rzecz inną. Te pobocza, jeżeli by było tak wyprofilowane z ukosa... Ja wiem, ale musieliśmy to działać z tego względu, że były odwierty wykonywane projektem, wykonał odwierty i tych odwierty wykonał chyba z 20, ile pamiętam. Co rzadko się zdarza, że projektanci wykonywali odwierty i sprawdzali, jaka jest nawierzchnia. Więc odwierty wykonał, w niektórych miejscach trzeba było dziarać więcej, bo nie było podbudowy dobrej, żeby ta droga wytrzymała, a w niektórych mniej. Co więcej, grunt jest tak usytuowany, też patrzyłem, jak drogę jechałem, że no, pod kątem niestety będę rozmawiał jeszcze z firmą o tym, aby było, nie spodziewałem się, że aż tyle będą musieli wydziać. No bo właśnie to się zrobiło strasznie wysoko i teraz przy wymijaniu ona się staje niebezpieczna, ta droga, bo jeżeli ktoś... Było nawet 30 cm wydziania, ale a jeżeli chodzi o szerokość oboczy, to powiem panu, że nie było możliwości. W niektórych miejscach rzeczywiście mogli tam zrobić metrowe, ale ja rozmawiałem z projektantem, to mówił, że no nie ma sensu, bo w niektórych miejscach rzeczywiście nie ma problemu, żeby się minąć. W niektórych, ale w większości no, nawet nie mieliśmy gruntu 3-metrowego. Musi pan zrozumieć, że no... No ja wiem, ale tam... Mieliśmy drogę po stacie istniejącym, ale no nie mogliśmy zrobić, tak powiem, drogi na gruntach rolniczych, czyli nie naszych. Bo to się wiązało z wykupami i tak dalej, ta procedura wytrwała. No i procedura długo wytrwała. Bo mówię pan, co jeszcze ktoś rolnik by się zgodził, to było, w ogóle nie zrobiliśmy, myśmy byli tej drogi. Pewnie tak się skończyło, bo ktoś by się zgodził, powiedział, że nie sprzedaje, bo tak często bywa. I to mógł być wtedy blokada, to byliśmy w postaci istniejącym. 3 metry, żeśmy tak uśrednili tą drogę. My wydaje mi się, że ta droga tam jest wystarczająca, kwestia tego tylko... Tylko mi chodzi o te pobocza, żeby bardziej złapać profil. Z czasem taka sama sytuacja była w Kruszkowie, te pobocza były wysokie, ale z czasem rolnicy i samochody rozjeździły, że ona była bardziej łagodna i to wyglądało inaczej. No i tak uformowali te pobocze tak, żeby to w miarę wyglądało, ale one z czasem i tak wsiądzie, zostanie zarzucone, te rolników ziemią też przyorane, więc to się jakoś wyrówna, aczkolwiek będę rozmawiał w tych takich miejscach, gdzie rzeczywiście jest wysoko. Aby coś tam dorzucili. To najgorszy odcinek właśnie za lasem, tam praktycznie do pana do zakrętu, za panem Krzesińskim. Tam na tym zakręcie jest strasznie wysoko. Tam jest najgorzej, ale tam jest największa wyca terenu właśnie. Nie wiem, czy firma się zgodzi, ile wykona. Zobaczymy, będę rozmawiał z nimi, ale no, tak na projekt i niestety no... Powiem panu tak, że z tą drogą, nie tylko z tą drogą, to mamy małe kłopoty, bo okazuje się, że na niektórych drogach mamy częściowo 4 metry, częściowo 4,5, w niektórych miejscach mamy 2,5 metra i to będzie duży kłopot z tymi drogami, które nie są uregulowane pod ich znak. Żebyśmy chcieli tą sytuację uregulować i te wykupy wyprowadzić na tych drogach, mamy takich dróg, które są sporo teraz, które zostały. To powiem panu, że no na pewno bez kilka lat byśmy w ogóle nie budowali dróg, więc ja się cieszę, że dopóki są do tego robić. A jak nie będzie, to w ogóle to byśmy nie zrobili, bo tak jeszcze nie będzie. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo kiedyś rozmawialiśmy, że kiedyś w przyszłości droga z Rzeszyna do jezior, tam jest teren, las jest na terenie, nie jest własnością gminy droga, tylko lasów państwowych. Czy coś w tej dziedzinie jest robione, żeby przejąć to? Bo jeżeli byśmy występowali jakieś dofinansowania, to nie ma szans, jeżeli nie jesteśmy właścicielem drogi. Panie Radny, takich dróg mamy 3 lub 4 i cały czas wysyłamy pismo i tą sytuację, którą wyprostować i załatwiamy. W trakcie jesteśmy cały czas wysyłania pism i nawet byłem na spotkaniu też z dyrektorem generalnym dróg krajowych i autostrad.
Bydgoszczy, gdzie udało mi się załatwić tam w Żubinach to przyłączenie, włączenie do drogi krajowej, gdzie praktycznie to było nieosiągalne, ale żeśmy wymyślili taki kompromis i uda się nam to włączenie 6-metrowe wykonać. Także no, wszyscy mówili, że nie się załatwić, ale tak okazało się, że człowiek, który tam był akurat jest dyrektorem, cały się dostało w budownictwie i podsunął mi pomysł, mówił, to jest rozwiązanie najprostsze, najszybsze, najskuteczniejsze, więc udało się to załatwić. A jeżeli chodzi o pozostałe drogi, które jesteśmy w frakcjach, to nie jest takie proste, bo to jest nadleśnictwo i osoby prywatne i no i różnie. A w niektórych miejscach się okazało, że droga w ogóle będzie w innym miejscu, w ogóle w innym miejscu 20 metrów czy 30 niż powinna iść, czyli w sensie, że zakręt nie jest, czy krzyżówka nie jest w tym miejscu. To nie jest takie proste, ale będziemy rozmawiać też z rolnikami o tym, że wybrano zgodę na to, że przekażą tą drogę, że kiedy będziemy to wykupować. Ja mówię tu, żeby po prostu jakieś procedury rozpocząć, bo to trwa i później ale cały czas to chodzi tu szczególnie ja mi o tą drogę. Ja tylko spostrzegłem, że bo chciałem wkładać tą drogę, pojechał tą drogę właśnie i że będzie Rzeszyn. I się okazało, że... No i wyszło wtedy piatnie, jak to chodziło. W Gorlejewie mamy właśnie tutaj na tej drodze, na drodze też, o ile pamiętam, Rzeszynek. Stówek tam koło pana Kurzawy, też jest taki kwiatek też, ale no zobaczymy, jak wszystko się potoczy, w każdym razie pisma są wysyłane i będziemy się spotykać z tymi osobami, które będą mogły nam pomóc w jakiś sposób. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pani Halino. W tamtym roku we wrześniu weszła ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. To jest ta ustawa, która mówi o tych napisach na nagraniu z komisji i również ta ustawa mówi o usuwaniu barier architektonicznych. Jak się ma do tej ustawy świeżo wyremontowana świetlica w Nożyczynie, brak podjazdu i wąskie drzwi do łazienki? Pani radna, drzwi do łazienki teraz nie są wąskie, bo one mają 90, 80 mają prześwitu, a 75 jest wymagane, jak pamiętam, wózek i wózek? 75 lub 70. Więc tam wózek i walizki akurat podjedzie z tego wózku. A podjazd chcemy wykonać jedne świetlicy, to chcemy wykonać z boku też to wejście, aby te osoby, które tak powiem korzystają z tych świadczeń, które by chciały wydawane żywności, mogły tam wjechać, a tam jest tak bardziej, wydaje mi się, spokojniej i lepszy punkt na to, aby taki podjazd dla niepełnosprawnych, przez który będą mogli wjechać do sali bez problemu, bo tam są szerokie drzwi już, nie będzie tego wydarzyć. Także no, będziemy do tego podchodzić, nie wszystko od razu zresztą tak. Proszę bardzo, pani Asiu. A co ze zmianami granic administracyjnych, jeżeli chodzi o przyjeźdź, że coś się dzieje ze strony Strzelna, czy cisza? Pani radna, jesteśmy w trakcie akurat. Będziemy teraz wysyłać dokumentację do starostwa i do burmistrza. No zobaczymy, do tego co Strzelne konsultacje przeprowadziło. Pojadę teraz na spotkanie do burmistrza i być może dopytam, jak sytuacja wygląda. No zakładam, że z tego co wiem, takie informacje, z tych informacji, które otrzymałem, to no, akurat mieszkańcy gminy Strzelno nie są przychylni nastawieni do tego, aby to część Krzyżyża nam przekazać. Nie trafiają argumenty, że Krzyżyże kiedyś było nasze, czyli administrowane przez nas, budowane przez nas, tak dalej. No zobaczymy, no i tak ostateczna decyzja należy do ministra. Więc zobaczymy, ale procedura cały czas jest wprowadzana. Myślę, że do końca marca, gdzie obliguje nas termin, aby złożyć do ministerstwa całą dokumentację, zdążymy się wyrobić. No, przez tego koronawirusa troszeczkę nam się wszystko opóźnia, ale no, mam nadzieję, że wyrobimy się i złożymy tą dokumentację. Ale to jest tych papierkowych spraw, to naprawdę jest sporo. Nawet nie spodziewałem się, że tyle tego będziemy potrzebować, no, ale myślę, że zdążymy. Damy radę się zrobić i wtedy no i tak nie będzie zależy od tego, jaka będzie decyzja mieszkańców czy Rady Gminy w Strzelnie. No ministerstwo rozpatruje wniosek i wtedy podejmuje decyzję. Proszę bardzo, panie Marku.
Panie wójcie, w pana wypowiedzi trochę nie na miejscu, bo wspomnienie o pokrewieństwie. Skoro już pan zaczął, to bo mi nie chodzi tylko o mojego szwagra, jak pan powiedział, tylko mi chodzi o pracowników wszystkich spółki, bo rozmawiałem wczoraj też z jednym. On nie wie, co będzie z nim po nowym roku, czy dostaną umowę, czy nie dostaną. Oni są niepewni. A po drugie, dał pan bratu pracę. My się nie możemy dowiedzieć, co on robi. Ostatnio na komisji pytałem się, czym zajmuje się kierowca, dopóki nie jeździ, to pan powiedział, że pracuje. To nie jest satysfakcjonująca odpowiedź. My chcemy, no jest przyjęty, jest zatrudniony w spółce. Jego miejscem pracy jest spółka, chyba że działa gdzieś w terenie, ale mi się wydaje, że nie działa w terenie, bo go nikt nie widzi, żaden z pracowników, gdzie on pracuje. Także no, coś tutaj jest nie tak. A ja się nie martwię tylko o szwagra, bo ja wiem, że szwagier sobie da radę. Tylko mi chodzi o wszystkich pracowników. Ja rozmawiam z kilkoma, bo ja teraz jestem w terenie praktycznie i z wszystkimi rozmawiam. A ta spółka to nie jest wcale taki klarowny wymysł. Bo już wszyscy widzą, co się zaczyna dziać. Są dwa samochody, jeden widzimy, a drugi nie wiadomo, w jakim stanie przyjechał, jak on wygląda, kiedy będzie oddany do użytku i co przy nim trzeba zrobić, jak długo to będzie trwało, może do stycznia. Tak ludzie, jak rozmawiam, tak wszyscy mówią, bo nikt tego nie wie. Panie radny, czy to rzeczywiście będzie klarowny interes, czy nie, to pozwólmy, że ocenimy to za rok, za dwa. Jak będzie to są pewne nakłady i to nie są tak małe pieniądze, które musimy włożyć. Ja widzę już zyski z tego względu, że nawet jeżeli byśmy tej spółki jeszcze w tym roku czy w przyszłym dołożyli jakieś pieniądze, a w perspektywie 2-3 lat będzie przynosiła zyski, a to jest nieuniknione, że niestety, żeby coś wyciągnąć, trzeba najpierw coś włożyć. Ja uważam, że już są oszczędności i to niemałe. Na szczęście nikogo nie musieliśmy zwalniać, nikogo pan prezes, mam nadzieję, że nie ma zwalniać, chyba że ktoś nie będzie chciał pracować, no to ma prawo nie podjąć pracy. Tak jak mówiliśmy, wynagrodzenia pracownicze, jeżeli chodzi o średnie miesięczne wynagrodzenie, na pewno będą niższe niż do tej pory. Czyli uposażenie pracowników na pewno się nie obniży. Tego co wiem, to umowy pan prezes będzie podpisywał w grudniu. Pod koniec listopada chyba jakieś spotkanie panuje, z tego co się rozmawiałem z pracownikami, wszystko wyjaśnić. Podział obowiązków będzie, czyli przydział pracowników do obowiązków i będą pracownicy mieli czas na to, aby się określić, czy chcą podjąć pracę, czy nie chcą, czy podpiszą umowę, czy nie podpiszą. Z tego względu, że no też musi być jakiś okres, aby się każdy mógł zastanowić nad tym, bo podejrzewam, że no zakres czynności na pewno się zmieni dla niektórych pracowników, podejrzewam, że wszystkich, bo z tego co wiem, to w żadnej spółce nie ma zakresu czynności ściśle określonego, tylko wszyscy pracownicy robią wszystko, co trzeba. Jak rozmawiałem z prezesami, i tak to musi funkcjonować. Każdy z prezesów powiedział tak, i z wójtów, że pracownik musi umieć praktycznie wszystko. Jeżeli ktoś pójdzie na chorobowe, wypadnie, to druga osoba musi go umieć zastąpić. To nie będzie tak wyglądało jak teraz, że powiedzmy to. Były te trzynastki, były czternastki, były bo o to mówię z tego co wiem, to się rozchodzi pracownikom, więc ja powiedziałem, że te trzynastki będą wliczone w wynagrodzenie. I to średnie miesięczne wynagrodzenie będzie osiągnął to samo, co mieli w stosunku rocznym łącznie z tymi trzynastkami i nagrodami, więc żadnej krzywdy nie będę miał. Zaznaczałem na spotkaniach z pracownikami, zanim został prezes w ogóle wyłoniony, bo wcześniej rozmawiałem z pracownikami, gdzie żaden z pracowników nie chciał zostać prezesem, no bo to jest odpowiedzialność i to nie mamy. I trzeba przede wszystkim rządzić swoimi kolegami. A to też nie jest łatwe. Też nie jest łatwe, aby rządzić kolegami, tym bardziej wykazywać się, tak powiem, jeszcze kreatywnością i wymagać więcej niż do tej pory. A tak to będzie prawdopodobnie wyglądało z tego względu, że tak jak mówię, no, do tej pory każdy by wiedział, zakres czynności był określony i też powiem panu, że nie podobało mi się to, że jak prosiłem, aby pracownicy, którzy mogli mieć czas, wykonali jakąś inną, drobną pracę, to też spotykałem się z takimi uwagami, że ale to nie leży w moim zakresie czynności. No teraz będzie trochę to lepiej wyglądało, bo tego zakresu czynności ściśle nie będzie określonego. Prezes będzie wydawał dyspozycje, będą osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.
Myślę, że to jest, będzie lepszym i rzeczywiście właściwym, ale jeżeli chodzi o to finansowanie, czy tego prognozowania, czy to przyniesie efekty, czy nie przyniesie, no to musimy poczekać i ja myślę, że będziemy robić wszystko, aby te efekty były zauważalne, a przede wszystkim chodzi mi o to, aby spółka jak najwięcej stopniu samo się finansowała i żebyśmy wspomagali tych mieszkańców, czyli mieszkańców mieli taniej niż by mogli mieć, gdyby firma zewnętrzna odbierała odpady i tak dalej, i tak dalej. Z tego co wiem, będzie utworzona brygada remontowa, która będzie mogła wykonywać pracę remontową na terenie gminy i zlecone przez gminę, nie tylko przez gminę, te pieniądze nam uciekają też na zewnątrz. Tymi wykonawcami jest jak jest, więc myślę, że to będzie miało jakiś tam dla mieszkańców gminy, dla gminy lepszy efekt finansowy finalnie. Ma pan rację. Ma pan rację, że rzeczywiście został zatrudniony mój brat na stanowisku kierowcy. I z tego co wiem i nawet dzisiaj widziałem, to pracuje i to pracuje ciężko. Może pan zasięgnąć informacji u pracowników zakładu komunalnego, którzy byli i widzieli tę jego pracę. A szkoda, że prezes źle pomyślał, bo mógł jeszcze kogoś z pracowników zakładu dać do pomocy akurat temu kierowcy, to by może zrozumiał, o co chodzi w tej pracy, bo jeżeli ktoś z boku patrzy, to tak inaczej wygląda. A myślę, że jeżeli chodzi o samochód, który kupiliśmy i ten drugi samochód, którego pan nie widział, chociaż pan go zobaczy, pewnie finalnie będzie odbierał odpady. Kupiliśmy go taniej ten samochód, bo nie byliśmy w stanie dać 150 czy 160 tysięcy za samochód, który by, tak powiem, no, był idealny. Chociaż i tak nie byłby samochód idealny, bo zawsze trzeba coś poprawić. Ten samochód akurat jest technicznie sprawny w 100%, bardzo dobry w stanie technicznym, ale wizualnie troszeczkę jest podrapany, troszeczkę trzeba go odnowić, opony wymienić, przejrzeć. Także akurat troszeczkę pracy w tym samochodzie, bo to spory samochód jest, troszeczkę rozbierania, spadania i tak dalej, czy nie będzie. Myślę, że pan prezes przemyśli to i skieruje tam do pomocy jeszcze jednego pracownika, bo to nie jest łatwa praca, a czas goni, za chwilę będzie zimno, przymrozki, więc dobrze było, gdyby ktoś tam się troszeczkę zaangażował w tą pracę i pomógł to przygotować. No, myślę, że większość zadań, które realizowane są przez lub będą przez spółkę, to pan prezes będzie ze mną analizował i dyskutował na temat tych wszystkich zadań, ale większość decyzji będzie spadła niestety na barki prezesa, a zwłaszcza decyzji, jeżeli chodzi o przydział obowiązków poszczególnym pracownikom. Z tego co wiem, to pan prezes się przygląda osobom, które mogłyby jakie czynności wykonywać. Ja powiem, że no, też nie mam do końca wiedzy, jak to wygląda. Umowy będą, niech pan się o to nie martwi, pracownicy są bezpieczni. No chyba, że ktoś nie podejmie pracy. No. To już jest, nie podejmie pracy, bo z różnych powodów stwierdzi, że no, nie opłaca mu się za te pieniądze. Chociaż jak mówię, powtarzam to przy państwu radnych, że jeżeli chodzi o średnie miesięczne wynagrodzenia, nikt nie będzie pokrzywdzony. A nawet uważam, że osoby, które będą odpowiedzialne za poszczególne brygady, będą miały więcej niż miały do tej pory. Więc nie wiem, czego się pracownicy boją, naprawdę nie wiem, czego się boją, dlaczego jest taki raban. Jeżeli te osoby, powiedzmy, no, z różnych powodów nie podejmą tej pracy, powiem panu tak, że odkąd tu rozeszła się wieść, jest tworzona spółka komunalna, że będą tam tworzone różne brygady remontowe itd., jest sznur telefonów. Sznur telefonów osób, które chciałyby pracować, czy przy odbiorze, czy przy remontach, czy przy czymkolwiek, bo no nie oszukujmy się, spółka jednak będzie płaciła od wynagrodzenia ZUS tak, jak powinno to wyglądać, czyli od uposażenia, będzie odprowadzona stawka, a nie od najniższej krajowej, więc wiele osób, gdzie pracuje, są osób prywatnych lub firmach różnych, pracują za najniższą krajową, a resztę stają do ręki, tak to wygląda niestety, bo tak wygląda sytuacja na rynku pracy i wiele osób chce. I niektóre osoby po kilka razy do mnie dzwoniły, kontaktowały się z prezesem, zresztą też, że chciały pracować w spółce. I nawet jeżeli było powiedziane, że będą jakieś tam wykonywane usługi budowlane, czyli przetargi i tak dalej, oni się na to piszą, bardzo chętnie przyjdą do pracy,
bo każdy chce pracować 8 godzin, a nie 12 godzin, więc myślę, że z tym pracownikami nie będzie problemu większego. Aczkolwiek, jak mówię, że ci, co są, nikt nie zostanie pokrzywdzony. Większość osób odeszła na emeryturę, dostała odprawę. Nie było rzeczy, tak obiecałem, że przez ten rok będzie taka sama sytuacja, czyli finansowanie i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy problemów, nikogo nie zwolniliśmy, nie mamy żadnych problemów. Osoby są zadowolone. Także jeżeli chodzi o same finanse, to nic się nie zmieniło. Mieliśmy do szczęścia, że kilka osób odeszło na emeryturę. I bardzo dobrze, będą osoby nowe zatrudnione w tym miejscu, więc myślę, że to będzie funkcjonowało, ale to wszystko zależy od pana prezesa. Powiem państwu tak, że jeżeli prezes jest osobą, która będzie odpowiedzialna za finanse, przed państwem, przede mną, więc myślę, że będzie robił wszystko, aby wykazać, że ta spółka rzeczywiście miała miejsce powołania i że przynosi jakieś zyski czy korzyści dla gminy. A ja mówię, że dla mnie i dla państwa tak samo powinno być znaczenie, czyli jeżeli zaoszczędzimy rocznie 100 czy 200 tysięcy na tym, że dołożymy do spółki, to dla mnie to jest bardzo dużo, bo przy założeniu, że budżet ciężko jest spiąć w granicach tam 600, 700 tysięcy, 200 tysięcy czy 100 tysięcy, to jest wkład własny na jakąś wizytę, czy na drogę, czy na cokolwiek, czy na wpłatę kredytu nawet, bo podejrzewam, że te kredyty wcześniej czy później będziemy musieli zaciągać. I długoterminowo przede wszystkim się teraz zaleca, abyśmy wyrobili jakoś finansowo, a to nie będzie łatwe zadanie, łatwa sytuacja, bo w perspektywie kilku lat, drodzy państwo, no dochody gminy nie przewiduję, żeby wzrastały. Nie przewiduję, że będą przedsiębiorcy nikogo, wręcz uważam, że będą spadały, wynagrodzenia będą rosły, więc jeżeli wykonamy jak najwięcej inwestycji w tym krótkim czasie, w ciągu 2-3 lat, czyli te najdroższe inwestycje, myślę o drogach, i hali i sali, to później będziemy praktycznie mieli tylko problem utrzymać to wszystko, więc to będzie dużo prostsze i łatwiejsze. Jeżeli jest taka możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to musimy to wszystko wykorzystać, na ile to jest możliwe. A w przyszłości państwa następca, czy mój następca będzie miał na pewno dużo łatwiej, bo tych inwestycji nie będzie ciągu takiej drogi wykonywać. Co jeszcze, drodzy państwo, zastanawiam się nad tym, którzy jesteśmy w programie nad modernizacją oczyszczalni w Siemionkach. I powiem państwu, że patrzę na to tak troszeczkę sceptycznie, gdyż modernizacja oczyszczalni w Siemionkach to mniej więcej plus minus koszt około 3-4 milionów złotych. Więc nie wiem, czy będziemy tą oczyszczalnię modernizować. Przygotowuję taki analizę akurat poprosiłem jednego pana, analizę i kosztorys wykonania przyłączenia kanalizacji z terenu Dobranskiego do Świeżierza. To było takie najszczęśliwsze rozwiązanie z tego względu, że akurat oczyszczalnia Świeżierza jest bardzo wydajną oczyszczalnią, stanówka nie jest nawet obciążona w 50%, więc tą część by mogła przejąć, tylko kwestia tego, jakie to będą koszty. Jak to technicznie zrobić, bo to okazuje się, że nie jest takie proste, bo Siemionki są w drugim końcu gminy. I to troszeczkę się wiąże tam ze skomplikowanymi przerywkami, pewnie przebudową, ale zobaczymy. I drodzy państwo, jeżeli byśmy musieli przystąpić, a będziemy musieli przystąpić do modernizacji tej oczyszczalni, chciałbym już mieć taką analizę przygotowaną i przedstawić państwu i ewentualnie poprosić o zaciągnięcie kredytu. Jeżeli byśmy zaciągnęli kredyt, to jesteśmy w stanie to zrobić, a i tak będziemy musieli zaciągnąć na modernizację, bo ta oczyszczalnia jest generalnie w opłakanym stanie. Generalnie w opłakanym stanie, jeszcze parametry jakoś tam, jak powiem, wiążemy, jeszcze to w miarę wychodzi, ale no, dnia na dzień będzie coraz gorzej. Coraz gorzej, bo tam trzeba było zbudować reaktory. To nie jest takie proste też, a w perspektywie 10 lat nowy, bo snuby nas czekała modernizacja, więc myślę, że do tego podejdziemy w przyszłości, to już niebawem. Chciałbym ten temat już zamknąć, tym bardziej, że w linii usytuowania kanalizacji była miejscowość Rzeszynek i Rzeszyn, gdzie byśmy mogli te osoby i mieszkańców przyłączyć do kanalizacji też. A to jest też dodatkowy dochód, jeżeli chodzi o kanalizację dla spółki, z tego względu, że no, mieszkańcy zawsze opłacają już kanalizację, a tak generalnie te szamba są jakie są i nie wiadomo, kto się wszystko podziewa.
Więc myślę, a słyszę głosy mieszkańców właśnie z tej miejscowości, że bardzo chętnie włączyliby się do realizacji. Także myślę, że koniec tego roku albo w przyszłym roku już przedstawię Państwu tą perspektywę, ewentualnie tą analizę, jak to będzie wyglądało i będziemy się zastanawiać, co dalej robić. Będziemy wiedzieć, jak finanse wyglądają. No będę próbował pozyskać jakieś środki zewnętrzne, jeżeli będzie to możliwe w ogóle, jeżeli będzie to możliwe, ale ja z Państwa mogę wiedzieć, że będę pukał i próbował coś załatwić w tej kwestii, jeżeli chodzi o pieniądze. No i może to tyle. Proszę bardzo, Pani Halino. Pani chciała, tak, w tej materii? Pani Grażynko? Nie, nie, ja w tej materii nie. Ja w sprawie ustawy o dostępności. Chciałam Państwa poinformować. Mogę? Proszę bardzo. Chciałam Państwa poinformować, że no musimy przystąpić do realizacji tej ustawy. Już na początku na komisjach mówiłam Państwu, że mieliśmy taką cichą nadzieję, że firma, która prowadzi nasz BIP, się tym zajmie. Oni występowali o dofinansowanie, nie dostali tego dofinansowania, więc nie będą realizowali tego dla dotychczasowych odbiorców BIP-u bezpłatnie. My wystąpiliśmy do różnych firm o ofertę i proszę Państwa, średnio, najtańszą ofertę, którą mamy, to jest 150 zł za godzinę. I mam do Państwa pytanie. Więc sesja jest to około 3 godzin razy 150 zł, no to jest około 400 zł. Musimy w BIP-ie umieszczać nagranie z sesji. Ale mam pytanie, czy Państwo stoicie na stanowisku, że też w BIP-ie będziemy umieszczali komisję? Bo jeżeli będziemy umieszczali te komisje, to też musimy dostosować te nagrania do ustawy o dostępczości. Także Państwa jak gdyby stanowisko, co mamy robić dalej. Czy będziemy nagrywali komisję też, czy... Ale jest obowiązek tylko sesji. Obowiązek jest sesji. A z komisji musimy zrobić protokół pisemny, który możemy, jest zawsze do wglądu. A nie musimy z komisji. Komisję możemy, a nie musimy. Tak, ale jeżeli ją wpuścimy do BIP-u, musimy dostosować do dostępności, to jest taka sama kwota, około 150 zł za godzinę. To ja tutaj zastrzegam się, że to jeszcze może ulec jakiejś tutaj zmianie, nie? Bo oni wymyślą, że na przykład jeszcze musimy za coś dodatkowo zapłacić, ale w tej chwili z tych ofert, które mamy, to jest najtańsza oferta, jest 150 zł za godzinę, ale są też oferty, gdzie jest 90 zł za 30 minut. Czyli byłoby 180 zł za godzinę. Więc chcielibyśmy znać Państwa zdanie, czy rozpatrując te oferty mamy się przymierzać do publikacji zarówno sesji, jak i komisji, czy tylko sesji. Wtedy z komisji robimy tylko protokół i każdy może do niego zajrzeć. To co? Proszę Państwa, kto jest o tym, myślę, że najprościej umieszczali tylko sesję. Proszę o podniesienie ręki. A komisja kiedy będzie do wglądu? Ta, która była do tego czasu, nie będzie. Nie, na przykład powiedzmy. Kiedy... Ale to tylko protokół pisemny. No, właśnie. Protokół pisemny, no. Pracownik potrzebuje jakiś czas, żeby ten protokół zrobił. No, ale to myślę, chodzi, żeby to jest... ten protokół z komisji był przed sesją, bo tam są czasem słowo kontra słowo i potem wychodzą niejasność. Znaczy, wiecie Państwo, no na pewno będziemy starali się to zrobić, ale z góry no zaszczekam, że może się zdarzyć, że nie. Nie? No właśnie, czasem jest to tak. A ja nie wiem. Pani sekretarz, większość rady jest, abyśmy w BIP-ie umieszczali tylko sesję. Czyli umieszczamy tylko sesję, a komisję robimy protokół do wglądu. Proszę bardzo, Pani Halino. Ja mam pytanie bezpośrednio do Pana Prezesa. Na jakie stanowiska będzie Pan podpisywał umowy i może Pan odpowie konkretnie, co robi obecny kierowca? Ciężkie. Nie ciężkie, Panie Radny. Mogę Pana zaprosić w czwartek i przejedziemy się, zobaczy Pan. Jak ma Pan takie życzenie? Obecny kierowca remontuje ten samochód, co kupiliśmy
do wywozu odpadów śmieci, czyli śmieciary tak zwaną. Tak jak pan wójt powiedział, stan techniczny jest w dobrym stanie, bo ten samochód był użytkowany, tylko chcieliśmy poprawić może troszkę estetykę, nie tyle estetykę, ale od spodu spód i zabudowę, bo była już troszkę zardzewniała, żeby ten samochód nam posłużył nie rok czy tam pół roku, tylko parę lat i żeby też wizualnie ładniej wyglądał. Dodam do tyle, że firmy zewnętrzne chciały za taką usługę około 20-30 tysięcy. Czyli ten samochód już by był dużo droższy, nas wyniesie no, pracownik, koszty pracownika i gdzieś około 5 tysięcy materiały do tego, czyli tam farby, nie farby, piaskowanie tego samochodu. Wcześniej jak nie było samochodu, pracownik pracował na terenie Pszoku przy płycie przeładunkowej, która ta płyta już powinna być dawno, ale no nie było, teraz spadł obowiązek na nas i w swoim zakresie robimy, żeby to było taniej. Na jakie stanowiska będzie pan podpisywał umowę? No na pewno kierowca, ale obecnych pracowników czy... Nie, no bo pan wójt mówił, że będzie pan podpisywał w grudniu umowy z pracownikami i czy to będzie, nie wiem, księgowy, czy to będzie... No. Nie wiem, kogo tam pan potrzebuje. Chciałabym wiedzieć, bo to jest też swoisty rodzaj reklamy dla pana, że może ktoś usłyszy, że potrzebuje pan takie stanowiska, bo może pan ktoś się zgłosi też. Na dzień dzisiejszy nasz radca spółki jeszcze przegląda, jak to ma wyglądać dokładnie od strony prawnej. Nie słyszę. Na dzień dzisiejszy radca spółki patrzy w prawach, jak to ma być od strony prawnej dokładnie, żebyśmy jakiegoś błędu nie popełnili. Jak będziemy coś więcej wiedzieć, to dam pani znać. Chodzi o umowy z obecnymi pracownikami, tak? A czy pan nie uważa, że grudzień to trochę późno? To znaczy... Co zmieni pan warunki pracy i płacy tym ludziom? To znaczy, no warunków pracy nie będą. No będą pracować w tym samym zakładzie, co pracują, a tak jak pan wójt powiedział, pensja na pewno nie będzie niższa, wręcz... Niektóre osoby, które będą odpowiedzialne za wykonanie czynności, będą miały troszkę podwyższoną wypłatę, wynagrodzenie. No, powinny mieć dużo podwyższoną, jeśli się wliczy trzynastkę. Tak? Bo wliczając trzynastkę, wychodzi średnia większa. Teraz. Pan wójt tłumaczył, że wszystko z trzynastkami, z dodatkowymi wynagrodzeniami, jakieś... bo nie było mnie w 2019, średnia roczna, trzynastki, dodatki jakieś, to będzie wszystko wliczone w pensję. Czyli to będzie taka podstawa? Tak, taka podstawa. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Punkt 17 mamy również zrealizowane, odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 18, zakończenie sesji. A więc zamykam 26. sesję Rady Gminy Wiedzielskiej. Dziękuję za przybycie.